Ze mną Krzysztof Zluziński, witam serdecznie. Dzień dobry. Radny miasta Będzin. Niedawno jeszcze kandydat do Sejmu. No niestety w tym, tym razem się nie udało, ale chyba może dobrze dla samego Będzina, że pozostał pan tutaj w tym mieście. Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim wyborcom, którzy oddali na mnie głos. Te dwa miesiące kampanii pokazało, że mieszkańcy chcieli zmiany. Frekwencja, która dopisała w tych wyborach w skali całego kraju, pozwoliła nam przejąć władzę w kraju. Jak już wiemy, rząd został ogłoszony, w tym ministra edukacji Barbara Nowacka, przewodnicząca inicjatywy Polska. W sobotę jest, mieliśmy kongres krajowy. Zgodnie z tym, co było wcześniej, również utrzymałem to miejsce w Radzie Krajowej I, i, i ten głos samorządu, który na każdym zjeździe, na każdym spotkaniu starałem się przeforsować, mówiąc o tych wszystkich trudnościach, które nas spotykały zarządów PiSu. On jest wysłuchiwany. Już jesteśmy świadkiem kilku zapowiedzi ratowania samorządów. Przede wszystkim bardzo cenna informacja, która nas wszystkich samorządowców cieszy, to Pieniądze z Brukseli, te pieniądze, których rząd Mateusza Morawieckiego, który był skłócony wewnątrz, który nie potrafił sprowadzić tych pieniędzy do Polski. To jest zastrzyk dla samorządów, to jest zastrzyk przede wszystkim dla nas wszystkich obywateli, gdzie chcemy, aby ten nasz kraj, ale i mała ojczyzna, w moim przypadku będzie, aby się rozwijała. Mówimy tutaj o generalnych remontach szkół, o generalnych remontach dróg, mówimy tutaj o pieniądzach na podwyżki dla nauczycieli, mówimy tutaj o pieniądzach na podwyżki dla budżetówki, mówimy tutaj o o konkretnych tematach infrastrukturalnych. Tak bardzo dzisiaj potrzebnym nam tutaj, a w tej naszej małej ojczyźnie. Zanim jeszcze przejdę do Benzina, dopytam jeszcze o inicjatywę Polska. No, bo jest część Koalicji Obywatelskiej, no ale wiadomo, że no, na pierwszym miejscu w Koalicji Obywatelskiej jest Platforma, która czasami w takiej powszechnej świadomości Zajmuje pierwsze miejsce i wypycha troszkę świadomość o innych partiach. Co to oznacza dla samej inicjatywy, że jest w rządzie no i ma tak bardzo ważne miejsce w tym rządzie czyli właśnie Ministerstwo Edukacji? że koalicja obywatelska powstała przed wyborami w 2019 roku, ale chwilę wcześniej, rok wcześniej, w 2018 roku, była koalicja europejska, gdzie wszystkie partie opozycyjne na wtedy zdecydowały, aby iść jedną listą do Europarlamentu i wygrać z prawem i sprawiedliwością. Ten projekt został powtórzony w tym roku i te wszystkie partie polityczne, komitety wyborcze, jak widać, bardzo dobrze się dogadują. Tak? Widać to po samej kwestii prezydium Sejmu, prezydium rządu. Widać, że w poszczególnych ministerstwach, tam gdzie minister jest, czy ministra w przypadku Ministerstwa Edukacji, ministrą jest pani Barbara Nowacka, wiceministrowie są z pozostałych partii wchodzących w demokratyczną opozycję, która wygrała z Prawem i Sprawiedliwością. Każde z nas, komitetów, wszedł z innymi tematami programowymi. Wiele jest spójnych. I my się, że na samym początku od obietnic tych, które były składane mieszkańcom, wyborcom um, poszczególny resort zacznie pracę i wprowadzanie tych zmian do, do naszego codziennego życia. Jako członek inicjatywy polskiej, osoba, która współpracuje z pracą obywatelską już od bodajże od 2014 roku, jak ja dobrze pamiętam, nigdy się nie czułem ani jakiś marginalizowany, ani pomijany. Wręcz przeciwnie, wszystkie te pomysły, nawet te trochę bardziej lewicowe, one się spotkały z chęcią ich wysłuchania, z kwestią przeprocedowania. wiele z nich zostało wprowadzonych. No, choćby nawet tutaj sztandarowy projekt In Vitro. Ustawa przeszła w zeszłym tygodniu przez Sejm, podpisał ją prezydent, także teraz ciężka, wyciężona praca. Tak jak w sobotę na kongresie wspomniałem, rozmawiałem z panią ministrą Barbarą Nowacką. Już przymiarki budżetowe. Najpierw Ministerstwo Edukacji, a teraz też i, i, i całego budżetu państwa. Ale co najważniejsze, już ten projekt, projekt ustawy został przegłosowany przez Sejm i podpisany przez prezydenta, więc on się już znajdzie w budżecie państwa. Przypomnę tylko, zbiórka podpisów w całym kraju. Niektóre samorządy zgodziły się, choćby nawet na ten pomysł, tak, z sensu stricte też taki bardziej lewicowy. I koalicja obywatelska jednogłośnie powiedziała: tak, to jest ten projekt, który chcemy poprzeć. To jest ten czas, kiedy ludziom się należy, aby cieszyć się z własnego potomstwa, z wnuków, tak, aby można było normalnie żyć w cywilizowanym europejskim kraju. No to wracamy do medzina. W takim razie kończy się 2023 rok. Czy pan z perspektywy Rady może powiedzieć, że właśnie jako radny zrobił wszystko tak, jak powinno być w tym roku, że jest pan zadowolony ze swojej pracy na rzecz miasta? No, bo to był taki rok, gdzie też pan podjął bardzo ważną decyzję, jeżeli chodzi o Radę. Dokładnie tak. Od tego chciałem zacząć również swoją wypowiedź. W styczniu tego roku podjęliśmy decyzję w czterech radnych, że opuścimy klub radnych wspólnie dla Będzina. Przede wszystkim dlatego, że pewne postulaty nie spotykały się z akceptacją, co chodzi o pozostałych radnych, czy też i prezydenta. Opuściliśmy ten klub, jak dobrze pamiętam, to przy jednej uchwale, która dotyczyła obligacji. Byliśmy przeciw i to było, jak dobrze pamiętam, dwa miesiące, półtora miesiąca temu na sesji październikowej. Dzisiaj zagłosowałbym dokładnie tak samo. A w pozostałych chyba bodajże trzech czy czterech uchwałach się wstrzymaliśmy. Więc to też nie jest tak, że wychodząc z klubu radnych byliśmy w totalnej opozycji. Chcieliśmy rozmawiać o tych rzeczach, które naszym zdaniem były ważne z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta. Jako klub radnych tak dla Polski Będzin złożyliśmy wnioski do budżetu 12 września. 30 kilka wniosków wydyskutowanych z mieszkańcami od lipca tego roku. Mówimy o remontach dróg, remontach chodników, kwestiach dotyczących infrastruktury, kwestiach dotyczących edukacji. Żaden z tych projektów nie znalazł się, z tych pomysłów, nie znalazł się w budżecie. W związku z czym na sesji, która miała miejsce w zeszłym tygodniu w czwartek, wstrzymaliśmy się od głosu, nie popierając tego budżetu, ale jednocześnie też w moim wystąpieniu w trakcie sesji, w dyskusji powiedziałem, że dajemy też to jako dobrą monetę dla prezydenta, że być może warto wrócić też do tych pomysłów, które złożyliśmy. Myślę, że to są projekty o tyle ważne, że nie tylko z mieszkańców danej ulicy, z mojego okręgu wyborczego, ale też z punktu widzenia całego miasta, bo remonty dróg, tak na dobrą sprawę, służą nam codziennie, czy to w drodze do sklepu, do szkoły, do kościoła, na jakieś zajęcia dodatkowe, na korepetycje, czy po prostu podróżując po naszym mieście, odwiedzając, nie wiem, teściów, rodziców, znajomych, czy przyjaciół. To są tego typu projekty i myślę, że ten nowy rok, oczywiście to będzie przede wszystkim ten pierwszy kwartał będzie bardzo dynamiczny bo to będą wybory samorządowe nie sposób też nie mówić o tym już tutaj praktycznie przed dzień ogłoszenia startu poszczególnych kandydatów poszczególnych komitetów natomiast te wnioski do budżetu które złożyliśmy w tym roku one są szersze niż te które ja składałem wcześniej w poprzednich latach również jako radny Rady Miejskiej, przewodniczący, składałem wnioski do budżetu i czasami no w większości bo także część z nich się tam znajdowała i one były realizowane. Natomiast no w tym roku, w związku z tym, że te, 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 te projekty się nie znalazły w budżecie, zdecydowaliśmy w pierwszej wersji, że będziemy przeciw, bo nawet nikt nie wyciągnął do nas telefonu, nie zadzwonił, nie powiedział, słuchajcie, przyjdźcie, porozmawiajmy, dlaczego będziemy je realizować, dlaczego nie będziemy ich realizować, czy nawet powiedział, słuchajcie, moim zdaniem. To tak, ale na przykład za rok, za dwa, za trzy, bo mamy taką wizję, mamy taką koncepcję i w ten sposób w związku z tym też tu właśnie w biurze poselskim Barbary Nowackiej Pani Ministry, spotkaliśmy się w środę wieczorem, w czwartek rano ustaliśmy, że tą mandat zaufania rękę wyciągamy do prezydenta po to, aby spróbować doprowadzić do tego, aby jednak te nasze postulaty w formie projektów do budżetu miasta one znalazły się na liście tych rzeczy, tych inwestycji, które będą w mieście robione. Panie że oceniam ten rok przez pryzmat mieszkańców Będzina na taką czwórkę z plusem. Zawsze można coś więcej. Też nie zapominajmy, że gigantyczne pieniądze samorządom zostały zabrane w, poprzez działania czy ustawy forsowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego a nie były rekompensowane choćby nawet tymi słynnymi plastikowymi czekami, które, które gdzieś tam były rozdawane de facto swoim czy osobom, które wspierały ten rząd, pomagały później w kampaniach wyborczych wiele przed nami, wiele rzeczy można zaliczyć do udanych, też kilka, dlatego też nie byliśmy przeciw temu budżetowi, tak skaczę może trochę z, z, pytań, z, z wątku na wątek, ale też uważamy, że jest wiele dobrych rzeczy w tym budżecie, który jest. Stąd też e, wstrzymaliśmy się, nie negując też tych pozostałych. Na sesji budżetowej powiedziałem głównie o co mi chodzi, e, wstrzymując się przed, przed, przed dodaniem głosu za. To też takie znamienne, że to jest mój pierwszy budżet za, którym nie głosowałem za, bo wszystkie wcześniej będą z klubie Radnych wspierającym prezydenta, a głosowałem za. Stąd też taka decyzja, a nie inna, że te wnioski, które mieszkańcy, o które nas prosili, tak, nie znalazły się w tym budżecie, no to nie są nie były jakieś projekty zgłoszone z mojego widzimisię, się, tylko wydyskutowane z mieszkańcami. A to co to znaczy, że po prostu z takiej złej woli prezydent miasta, tych wniosków y klubu, który Pan reprezentuje i mieszkańców, których Pan reprezentuje, nie chciał umieścić po prostu w tym budżecie, bo właśnie prawie rok temu postanowił Pan odejść, czy, czy po prostu jakiś inny był tego powód? Ciężko mi jest powiedzieć, odpowiedzieć wprost, Panie Redaktorze, na to pytanie, ponieważ nie rozmawiałem z prezydentem, dlaczego te projekty się nie znalazły w... w, w, w znaczy, to nie jest żadna tajemnica, że już od jakiegoś czasu, myślę, że gdzieś około miesiąca, giełda nazwisk, kto wystartuje w wyborach samorządowych, ruszyła. No i na tej liście również jest moja osoba, że też mam być kandydatem na stanowisko prezydenta miasta Będzina. No i nie wiem, czy to były te argumenty, czy być może prezydent miał inne priorytety, które wpisał. Tak jak powiedziałem, jest tam wiele ważnych rzeczy, natomiast wydaje mi się, że na kilka rzeczy, które tam wpisaliśmy na kilka tych projektów wniosków do budżetu na 2024 rok, spokojnie można było zawrzeć. Mam nadzieję, że też argumentując które z nich w trakcie wystąpienia na sesji, że jednak dziś one zostaną przemyślane i być może ktoś tam w perspektywie czasu do nich powróci. Mamy jeszcze trochę czasu, bo tak jak rząd zapowiada, uruchomione zostaną pieniądze z KPO, być może też te rozwiązania, nad którymi obecny rząd planuje, pracuje, też zostaną wprowadzone i tym, nam jako samorządowcom, jako samorządom po prostu będzie lżej i łatwiej, a więc też czekamy na to, aby te wszystkie rzeczy się zadziały. Nie wiem, nie posądzałbym też chyba prezydenta o jakąś tam złą wolę, bo ten projekt jest zły, bo go złożył Dudziński. E, aczkolwiek, tak jak mówię, święta, nowy rok, e, teraz też ten okres taki bardziej świąteczny, bardziej do celebrowania życzeń, różnego rodzaju spotkania, wigilie w różnych środowiskach, w stowarzyszeniach, w dzielnicach. Więc to pewnie jest czas, gdzie ciężko każdemu znaleźć wiele czasu na to, żeby usiąść i porozmawiać. Ale myślę, że zaraz z początkiem roku, na pewno też jako klub radnych, jako, jako radny Rady Miejskiej, postaram się o spotkanie z prezydentem, tak aby przekonać go do paru tych rzeczy, które są w tym wniosku, który złożyliśmy, tak aby one zostały zrealizowane. Na pewno część też tych projektów znajdzie się w naszym programie wyborczym, tak? czy, czy, czy będą w ulotkach wyborczych, z którymi chcemy iść do wyborów. Myślę, że cały festiwal wyborczy zacznie się pewnie za miesiąc. Myślę, że w granicach połowy stycznia to już pewnie każdy będzie podsumowywał, z obecnych samorządowców podsumowywał swoją kadencję, wydłużoną też, że tak powiem, przez Prawo i Sprawiedliwość, Zobaczymy, czy zgodnie, czy nie zgodnie z konstytucją, ale termin przeszkadza, więc go, więc go przesunięto. Te bez mała 5,5 roku kadencji samorządowej z jednej strony plus, z drugiej strony minus, natomiast każdy z nas pewnie będzie chodził, podsumowywał, ale na pewno znajdziemy miejsce na to, czas na to, aby usiąść, porozmawiać i spróbować przeforsować już kilka tych rozwiązań tutaj na ten rok. A tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno też z nimi pójdziemy do, do wyborów w kwietniu. Prawdopodobnie 7 kwietnia 24. No to jak już tak pan ochoczy o tych wyborach, to, no to no, czy Krzysztof Duziński będzie startować na prezydenta Będzina? Panie doktorze, yy, moje środowisko, z którego ja się wywodzę i z którym współpracuję z ludźmi, ze społecznikami, z którymi ja współpracuję, namawiało mnie już od kilkunastu lat, żeby podjąć tą decyzję. I to nawet jeszcze przed wcześniejszymi wyborami też gdzieś taka yy, plotka krążyła te 5,5 yy, roku temu. Natomiast teraz wydaje mi się, że no jest dobry czas na to, żeby, żeby spróbować. Na tą chwilę tak na 70% jestem za tym, żeby podjąć tą decyzję. Bardzo ważną, bo to jest decyzja, która też dotyczy całego mojego życia i rodzinnego, i, i zawodowego, ale mając to doświadczenie, mając te pewne wnioski, które po tylu latach bycia przewodniczącym Rady Miasta, ale też i, 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 i koordynatorem struktury inicjatywy polskiej w Województwie, Śląskim, rozmawiając z różnymi samorządowcami, podpatrując też często e, ich wnioski, e, to mnie skłania do tego, żeby jednak podjąć tę decyzję i te rzeczy, z którymi się nie zgadzaliśmy w zeszłym roku, na podstawie których podjęliśmy decyzję o wyjściu z klubu radnych, a założeniu swojego klubu. No, determinują mnie do tego, żeby poważnie się nad tym zastanawiać. Na, na, na dzień dzisiejszy 70% jestem na tak i, i, i na poważnie rozważam tą opcję wystartowania w wyborach na prezydenta yy, yy, Będzina. Yy, mówi się już o kandydacie yy, prezydenta komunistkiego, mówi się o kandydacie Kalicy Obywatelskiej Konrady Dziedzibie, mówi się jeszcze o, 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 o dwóch osobach, yy, prawdopodobnie kandydaty z Prawa i Sprawiedliwości, do tego moja kandydatura. Osób. Myślę, że to jest naprawdę szeroka reprezentacja społeczeństwa, będzina. Każdy znajdzie swojego kandydata, na którego można zagłosować. Ale jednocześnie też i podsumować: tak, no, 13 lat jako radny, teraz kolejny krok w postaci startu na, 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 na prezydenta. Zresztą to też jest ta decyzja podyktowana tym, co ludzie mi mówili, spotykając się ze mną w trakcie kampanii parlamentarnej, gdzie Panie Krzyszku, będziemy głosować na koalicję obywatelską, będziemy głosować na Pana środowisko, ale na Pana będziemy głosować w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta. Niech Pan kandyduje z Pana energią, z Pana zaangażowaniem, z Pana podejściem, że to będzie, będzie dobra, dobra decyzja. Zobaczymy. No, przed nami jeszcze czas świąt, wyciszenia, rozmów rodzinnych, ale też i, tak jak powiedziałem, spotkań na tych wigiliach z tymi środowiskami, z którymi na co dzień współpracujemy. No, zobaczymy. tak? Też, też na pewno jeszcze jakieś spotkania z różnymi środowiskami politycznymi i myślę, że przed 6 stycznia zaraz po Sylwestrze ta decyzja zostanie podjęta już tak ostatecznie. Jak tak pan wymieniał możliwych kandydatów, to Wygląda też na że może dojść do takiego pojedynku wewnątrz koalicji obywatelskiej. Czy aby pan ostatecznie zdecydował się kandydować, czy apelowałby w jakiś sposób do tych najważniejszych w całym tym sojuszu politycznym, jakim jest koalicja obywatelska, żeby jednak tylko był ten jeden kandydat z KO? Ja całą, całe swoje życie społeczno, polityczne spędziłem jako samorządowiec, więc też nie ukrywam, że jeżeli miałbym kandydować na funkcję prezydenta, to będę kandydował z Komitetu Niezależnego. Dlatego, że nie wiem, klub piłkarski, jakiekolwiek stowarzyszenia artystyczne, czy jeszcze jakieś inne stowarzyszenia, z którymi na co dzień współpracuję, one nie mają barw politycznych i... no, Ale nie da się ukryć, że no ma pan jednak tą plakietkę inicjatywa tak. polska, która Jak jest to częścią to koalicji to obywatelskiej. Jak najbardziej. Natomiast Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska w ostatnim czasie, przez ostatnie półtorej roku bardzo mocno powróciła na mapę Będzina czy powiatu będzińskiego i tutaj oni naprawdę też swoją robotę bardzo dobrze wykonują. Kandydaci, którzy prawdopodobnie wystartują w tych wyborach na radnych, radnych miejskich, radnych powiatowych czy kandydat na prezydenta robią, robią swoją pracę społeczną i polityczną. Natomiast jeżeli ja miałbym wystartować, to wystartowałbym w tych wyborach samorządowych w, z, z, z niezależnego e, komitetu e, i tak zupełnie osobno koło kandydata koalicji obywatelskiej. Oni mają s, s, swój program, swój pomysł na Benzin. E, że to wystarczy spojrzeć na programy e, parlamentarne, tak? one były bardzo mocno e, wymieszane. Myślę, że kandydat koalicji obywatelskiej ma swój pomysł, swój elektorat, swój pomysł na Benzin. Ja mam swój i w niektórych rzeczach pewnie będziemy zdecydowanie mieć inne zdanie na rozwiązanie danego problemu ale w wielu kwestiach na pewno się spotkamy i będziemy mieli takie same zdanie. Ja nawet powiem inaczej, no jeżeli mielibyśmy wspólnie gdzieś tam się spotkać na jakimś wiecu wyborczym, czy, 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 czy jakiejś debacie, czy, czy na spotkaniu z mieszkańcami, ja bardzo chętnie podyskutuję i myślę, że z szacunkiem, z takim podejściem byśmy rywalizowali o to, aby przekonywać mieszkańców na, 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 na te swoje programy wyborcze, z którymi de facto idziemy. Mieszkańcy nam... Mi, czy, czy, czy jakiemuś innym kandydatowi zaufają i, i będą nas z tego rozliczać. Ja tak na dobrą sprawę idąc do wyborów w 2018 roku jak co jakiś czas sprawdzam na tą ulotkę wyborczą, co tam jeszcze zostało, to tam praktycznie większość została zrealizowana i, i to, na co ja się umówiłem z mieszkańcami zostało zrealizowane, a tu jeszcze mamy kilka miesięcy do końca tej kadencji, więc mam nadzieję, że też te pewne rzeczy, które są w trakcie zostaną zrealizowane. I, I ten kontrakt, tą umowę, którą zawarłem z mieszkańcami, oni mnie z tego rozliczą w sposób pozytywny. Znaczy, ja nie wyobrażam sobie też konkurencji, konkurować w sensie takim negatywnym z kandydatem koalicji obywatelskiej. Tak, tak każdy zawsze mówi, ale emocje jednak biorą górę. Spotkaliśmy się kilkukrotnie z, z, z kandydatem koalicji obywatelskiej i, i, i kilka wspólnych rozwiązań znaleźliśmy współ, jakby zbieżnych, tak, żeby iść i realizować pewne rzeczy dla mieszkańców ale też i w wielu kwestiach na pewno się y, różnimy, joli nawet nie w samym rozwiązaniu, co w ścieżce dojścia do danego, y, y, do realizacji danego projektu. Tak? Y, także to są też te rzeczy. No, y, moje doświadczenie samorządowe jest zdecydowanie większe niż tamtego kandydata, więc też y, tutaj y, mam nadzieję, że to będzie dodatkowy atut, gdzie mieszkańcy już też wiedzą, że y, tak znamy tego człowieka, wiemy, y, y, że jeżeli obiecał, to, to dotrzyma słowa, wiemy, że jeżeli czego się nie dało zrobić, to, to bo, bo też przecież nie, nie, nie wszystko, co ludzie proszą, jesteśmy w stanie zrealizować. Ale zawsze też wracam nawet z tą złą informacją, że nie dało się tego zrobić, ponieważ to, 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 to i tamto, tak, udzielając tych argumentów. Także też ta mm, rzetelna praca, mówię, nie zawsze wracamy do mieszkańców, do wyborców z tą informacją, tak będzie to załatwione, tak będzie to zrealizowane, potrzeba tylko trochę czasu. Też są też takie rzeczy, gdzie, gdzie niestety mówimy, tego się nie da zrobić, to nie są kompetencje miasta, pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie prze, prze, przeskoczyć. No, zapowiada się ciekawie, tak? Odkąd ja jestem w będzickim samorządzie, czyli od 2010 roku, e, jeszcze e, aż tylu kandydatów e, nie było. Też wydaje mi się, że merytorycznie ta kampania będzie bardzo dobra. Z jednej strony urzędujący prezydent, ale też ja poniekąd będziemy się musieli rozliczyć z pewnych rzeczy i pokazać, że nadal oddanie głosu na nas to będzie głos dobry, niestracony. A z drugiej strony kilku kandydatów, którzy wystartują po raz pierwszy, pokazując też pewnie to inne spojrzenie na miasto. Ech, no zobaczymy, no, ja tak jak mówię, nie zakładam złych emocji, jeżeli oczywiście gdzieś tam w trakcie kampanii wyborczej będą e, m, takie głosy dotyczące podsumowań pewnych rzeczy, no to one też będą merytoryczne. Nie, nie bo nie, tylko a, to nie zostało zrobione, to nie zostało zrobione. I, dla mnie główną kwestią, która tutaj na podstawie której też wyszliśmy z klubu radnych od prezydenta, i to jest też rzecz, o której ja cały czas mówię z moim środowiskiem, z moimi radnymi. To jest kwestia dotycząca spalarni na terenie naszego miasta. I no właśnie, chciałbym dopytać już tak na koniec, bo to y, rozmawialiśmy o tym wcześniej, a to jest taka rzecz bieżąca, która się teraz pojawiła i która może być też takim ważnym tematem wyborczym, bo się okazuje, że najprawdopodobniej, przynajmniej na ten moment cały projekt znika pomysł znika no i pytanie czy jak pan to ocenia jak pan to odbiera czy to dobrze czy źle no i też o czym to świadczy jeżeli chodzi o ECB na przykład ja powiem tak, nam zależało na tym, aby przede wszystkim w merytoryczny sposób poinformować wszystkich mieszkańców o tym, że taka instalacja, taki i taki inwestor planuje wykonać. Mieliśmy kilkanaście pytań, które, o które jakby zawsze pytamy. To jest kwestia transportu, jak on będzie rozwiązany, to jest kwestia skąd będą to dokładnie te śmieci, bo 20 tysięcy ton produkują mieszkańcy Będzina, instalacja jest na ponad 100 tysięcy ton, więc skąd będzie ta pozostała część odpadów jak one będą, znaczy co później, skąd one też będą i co później z tym popiołem, bo to też jest temat, który jest szalenie istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców. Na tą chwilę jest to taki pierwszy, pierwszy dobry sygnał dla nas. Oczywiście nie siadamy na laurach, nie spoczywamy, tylko pracujemy dalej. Złożyliśmy kilkanaście pytań, dostaliśmy na nie odpowiedź, złożyliśmy kolejne i teraz z początkiem grudnia kilka dobrych informacji, że prawdopodobnie... Ten projekt nie dostanie dofinansowania w związku, że e, inwestor ma problemy z, z zapłatą za 2020 rok certyfikatów za emisję dwutlenku węgla, e, że ma nastąpić zmiana e, finansowania tego projektu. Zobaczymy. Trzymamy rękę na pulsie. E, cały czas chcemy, aby mieszkańcy byli na, żyw, na, na bieżąco z tym tematem. E, w zeszłym tygodniu e, na sesji, w trakcie e, uchwały dotyczącej planów pracy komisji, e, z, złożyłem wniosek formalny, o tym, aby ten projekt był e, omawiany jako stały punkt na e, posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska i Klimatu. E, nie mogę powiedzieć, bo jest omawiany, ale... Jeżeli on nie jest formalnie wpisany w porządek obrad, no też zadając pytania w październiku, we wrześniu, w listopadzie, no to też uzyskałem taką informację od jednego z urzędnika, że no jest bardzo obszerna dokumentacja, że trzeba by zejść na dół, poszukać zobaczyć nie. Urzędnik, przewodniczący komisji, mają przygotować takie materiały, gdzie my jako radni będziemy w stanie zapytać o każdy nas szczegół, który chcemy dopytać, żeby później przekazać też obiektywnie mieszkańcom. Stowarzyszenie, w którym też gdzieś tam pracuję, udzielam się, ekologiczne zagłębie. Tak jak powiedziałem, wcześniej kilkanaście tych wniosków złożyło. Wcześniej napisaliśmy też pismo do Narodowego Funduszu właśnie o tym, aby się przyjrzano temu projektowi, że ta technologia budzi nasze wątpliwości. Na tą chwilę widzimy, że ten projekt nie będzie dofinansowany. Wcześniej dostaliśmy też informację, że prawdopodobnie nie będzie aż tyle pieniędzy na to, aby zgodnie z tymi założeniami udzielić pożyczki w wysokości 70 milionów, a w wysokości 400 dać pożyczkę, że będzie to połowa. Teraz słyszymy, że Wycofano się z tego sposobu finansowania, że do e, 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 wiceprezes zarządu podała się do dymisji. E, no to widać też, że coś tam się dzieje e, na tym. My na pewno możemy obiecać mieszkańcom, że dalej będziemy e, zainteresowani tym tematem, żywo będziemy pytać, dopytywać, informować. No też nie może być tak, że e, jakiś tam krótki tekst zastąpi szeroko pojęte e, konsultacje. Jeżeli w tych konsultacjach będą pytania, będzie inwestor, będą e, e, specjaliści. E, Eksperci, będą e, pracownicy urzędu, prezydent, będą radni. E, jeżeli zostanie wyczerpana forma zadawanych pytań i te e, obawy mieszkańców zostaną. E, rozwiane. No ja też nie widzę problemu, żeby przystąpić do takiej inwestycji. Tylko pytanie, czy centrum praktycznie na, na, na styku trzech miast, czy to jest dobra lokalizacja tego typu inwestycji, czy nie lepszym byłaby jakaś strefa ekonomiczna, jakieś miejsce przy autostradzie, gdzie te odpady bezpośrednio mogłyby być zwożone z drogi krajowej. Tak jak jest to zrobione w, przy obwodnicy miasta, gdzie, gdzie tam za chwilę, za, nie wiem, za parę miesięcy zostanie ta instalacja oddana. Powiem tylko jeszcze tak, że przecież co chodzi o transport tych odpadów, tam obok jest kolej, obok jest bocznica kolejowa. Dlaczego nikt nie pomyślał o tym, żeby te śmieci od razu wozić tą, tą linią kolejową, która by de facto odciążyła ten ruch, który i tak już jest duży na styku tych trzech miast. No to już na koniec, z okazji świąt zakończenia tego roku, czego można życzyć miastu Będzin w kolejnych 12 miesiącach. Oprócz oczywiście dobrego prezydenta po wyborach samorządowych. Panie rektorze, szanowni państwo, pozwólcie, że skorzystam z tej, z tej okazji i przekażę państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne. Każdy z nas te święta obchodzi w indywidualny sposób. Są ludzie wierzący, niewierzący. Ja życzę państwu, aby to był magiczny czas spędzony w gronie najbliższych, żebyście państwo cieszyli się zdrowiem, pomyślnością i te rzeczy, te plany, te sukcesy, które sobie zaplanujecie na Nowy Rok, żeby one wam się po prostu spełniły. Natomiast co chodzi o Benzin, e, chciałbym, aby Benzin był miastem czystym. Miastem, w którym szanuje się odmienność różnych ludzi, różnych grup, różnych środowisk, i w tym też i politycznych, ludzi, którzy patrzą w troszeczkę w, innym, w inną stronę. I chciałbym, aby też ten będzie w 2024 roku był miastem, które zacznie się rozwijać, zacznie korzystać ze środków europejskich, zacznie korzystać z tych funduszy unijnych, żeby zaczęło wychodzić trochę na przekór, żebyśmy też jako o, o tym mówiła też y, jedna y, z posłanek, pani y, Barbara Dolniak na przedostatniej sesji Rady Miasta, żebyśmy byli dla siebie też życzliwi, bo, a, bo z tą życzliwością też różnie bywa. Ja życzę Państwu wszystkiego dobrego i wszelkiej pomyślności w tym roku. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.